dr Marcin Maciołek, specjalista od gramatyki historycznej, fonetyki historycznej przede wszystkim, chyba najbardziej ją lubi, bardziej niż fleksję historyczną, o ile dobrze pamiętam, ale też oczywiście od gramatyki współczesnej. Razem prowadzimy bardzo wiele zajęć, dzieląc się godzinami zajęciowymi i z gramatyki współczesnej i czasami z jakichś elementów zahaczających o historię języka, ale także razem mówimy o językach świata, pokazując różne podobieństwa, różnice między językiem polskim a innymi językami. Bardzo mi miło, a teraz Marcin będzie przedstawiać mnie. Proszę Państwa, i mam tę ogromną przyjemność, że to dzisiejsze spotkanie poprowadzę wespół ze swoją mistrzynią, panią profesor Jolantą Tambor, która zaszczepiła we mnie miłość do gramatyki języka polskiego, ale nade wszystko do jej brzmieniowej warstwy, którą naukowo badam właśnie w takim ujęciu historycznym, chociaż właśnie ta znajomość współczesnych prawideł rozwoju fonetycznego umożliwia mi dość precyzyjne formułowanie reguł dotyczących przeszłości podsystemu fonetycznego. Drodzy Państwo, nauka o obocznościach nazywa się morfonologią. Morfonologia to nauka o alternacjach, o obocznościach. Dlaczego morfonologia? Jak staraliśmy się to na tym slajdzie pokazać, na czerwono zaświetlone są te elementy, które są składnikami kontaminacji, bo nazwa morfonologia to kontaminacja morfologii i fonologii, bowiem oboczności, czyli to, czym się zajmuje morfonologia, to wykorzystanie środków fonologicznych dla celów morfologicznych. Wykorzystanie środków fonologicznych, czyli właśnie tych brzmieniowych, prawda? To, co się zmienia w brzmieniu, w rodzinie wyrazów, rodzinie jakiegoś wyrazu, w jego odmianie, ale jak się przekonamy, musi to zawsze być uwarunkowane morfologicznie i ma cele morfologiczne, czyli dla celów wykorzystywane są te oboczności słowotwórczych lub fleksyjnych, bo morfologia, czyli nauka o budowie wyrazu, składa się z fleksji i słowotwórstwa. Nauka o budowie form wyrazowych to fleksja, nauka o budowie nowych jednostek leksykalnych to słowotwórstwo. Na czym polega to uwarunkowanie morfologiczne alternacji? Magdo? Tutaj mają Państwo dwie linijki takich kostek. Najpierw w pierwszej linijce jesteśmy. Proszę popatrzeć. Możliwe jest połączenie ł plus a w języku polskim. Oczywiście możliwe, prawda? Bo przecież można powiedzieć łapa, sałata, wypłata, koła i tak dalej, w różnych pozycjach, zarówno na początku wyrazu, w pierwszej sylabie, w środku wyrazu, jak i w ostatniej sylabie możliwe jest takie połączenie. Ale proszę popatrzeć, jeżeli a jest elementem rozpoczynającym sufiks aż, tak? Sufiks aż. To proszę spojrzeć, w każdej takiej sytuacji niemożliwe jest, żeby przed owym aż, czyli przed samogłoską a rozpoczynającą ten sufiks, żeby utrzymała się głoska ł. Ona zawsze w takiej sytuacji ulegnie przemianie, zmianie na l. Zatem ten, który zajmuje się siodłami, będzie siodlarzem, a nie siodłarzem. Ten, który kiedyś być może produkował miotły, tak? A teraz to jest ten, który ma miotłę w ręku i w karlingu zamiata przed tymi kulami przesuwającymi się po gładkiej powierzchni. To nie miotłarz, tylko miotlarz.
Tak, ten, który zajmuje się wyrobem cegieł, to nie cegłarz, tylko ceglarz. Ten, który robi stoły i inne przedmioty z drewna, to stolarz. Zatem w tej specyficznej kategorii morfologicznej A zawsze spowoduje przemianę, alternację, oboczność, zmianę ły na ly. To przykład ze słowotwórstwa. Druga linijka pokazuje przykład z fleksji. Możliwe jest wystąpienie samogłoski ę, przedniej samogłoski ę, po spółgłosce twardej. Oczywiście, na przykład jeżeli popatrzymy na bierniki liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego, kogo co widzę, będziemy mieli kawę, babę, batę, rosę i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli owo ę jest końcówką mianownika liczby pojedynczej rodzaju nijakiego, to takie połączenie jest niemożliwe. To wtedy ę, jak się okaże, znajdzie się zawsze po miękkiej lub historycznie miękkiej, tak? Dzisiaj niby twardej, ale jednak historycznie miękkiej. Jak pamiętamy, spółgłoski w języku polskim, o czym dr Marcin Maciołek jeszcze będzie w dalszej części mówił, które powstały w wyniku palatalizacji, czyli zmiękczania, wiele z nich stwardniało w XVI wieku. Ale jeszcze niedawno, tak? Bo cóż to jest 400 lat dla rozwoju języka? Jeszcze niedawno były głoskami miękkimi. Tak więc ę w mianowniku liczby pojedynczej rodzaju nijakiego zawsze występuje po aktualnie lub historycznie miękkiej. Zatem młody kotek to kocię. Młody konik, tak? Źrebak to źrebię. Młoda żyrafka to żyrafię, młody lew to lwię, młody kurczak to kurczę, kaczka to kaczę. Czy to oczywiście głoski historycznie miękkie. Chcemy na początku pokazać dwa podstawowe podziały alternacji. Pierwszy podział tradycyjny, jasny, logiczny, to podział na alternacje jakościowe i ilościowe. Alternacje jakościowe, oboczności jakościowe to takie, gdzie jeden do jednego alternują ze sobą głoski. Była jedna głoska, jest jedna głoska, ale inna niż była przedtem. Czyli jak w tym przykładzie, który już przed chwileczką padł, kot, ale kocię. Tak, w pierwszym przypadku jest głoska ty, w drugim przypadku głoska ci. Noga, ale nóżka. G wymienia się na szy w wymowie, ponieważ tutaj nastąpiła neutralizacja, prawda, tej głoski, ubezdźwięcznienie, natomiast tak zapisywane przez z kropką. Beka i beczka, prawda? To dwie głoski obok siebie stojące. No i alternacje ilościowe, kiedy pojedynczy fonem może zmienić się na grupę fonemów i to dotyczy takich wyrazów, kiedy w których temat kończy się na spółgłoskę wargową, w żadnych innych. Czyli p, b, f, w i my. Baba, ale babie. Łapa, ale łapie. Rawa, rzeka, która płynie przez Katowice, ale orawie. Rafa, ale orafie. Mama, ale o mamie. Czyli w pierwszym przypadku, kiedy nie ma tej alternacji, występuje na końcu tematu głoska wargowa, p, b, f, w, m, a w drugiej sytuacji przed końcówką E zmienia się to na grupę dwóch fonemów B plus J. No i oczywiście alternacje ilościowe, te najbardziej podstawowe, te, o których najczęściej mówimy, które bardzo często występują w języku polskim, to zamiana tego jednego pojedynczego fonemu na tak zwane zero fonologiczne. Tak? Była głoska, nie ma głoski. To oboczność nazywana obocznością e do zera lub bardzo często mówi się o niej
e-ruchome, tak? Bo raz jest, raz go nie ma. Czyli mamy tutaj takie przykłady jak lew, ale lwa. E między ly i wy zniknęło. Torba, ale toreb, tak? W mianowniku między ry i by e zniknęło. Matka, ale matek. Rozerwać, ale rozrywać. To pierwszy, podstawowy podział alternacji. Drugi według rodzaju alternujących głosek. No i tutaj dzielimy te alternacje na alternacje spółgłoskowe i samogłoskowe. W szeregach alternacji spółgłoskowych oboczne może być ze sobą wszystko. Spółgłoski twarde z miękkimi, twarde z historycznie miękkimi, historycznie miękkie z fonetycznie miękkimi i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, bardzo długo w językoznawstwie polskim to cała w zasadzie druga połowa XX wieku mówiliśmy o tych spółgłoskach funkcjonalnie miękkie, pokazując, że one spełniają taką samą funkcję jak spółgłoski miękkie. Ale chyba jednak lepszym wyjaśnieniem, łatwiej trafia do przekonania zarówno uczniów, jak i studentów, jak i nauczycieli, nazwa historycznie miękkie, czyli stwierdzenie, że są to głoski, które do XVI wieku były miękkie, a w XVI wieku zaczęły twardnieć i w końcu całkowicie stwardniały. Trzeba by je chyba zapamiętać, bo to jest 7 spółgłosek. C, z, szy, ży, czy, dży, ly. Spółgłoski historycznie miękkie, które występują bardzo często jako jeden z członów opozycji tych alternacyjnych, opozycji w parze oboczności. Warto też o nich pamiętać, bo one bardzo często we fleksji zachowują się inaczej niż spółgłoski twarde i spółgłoski miękkie. Uwarunkowane są pewnymi końcówkami fleksyjnymi i bardzo często bywa tak, że dobór końcówki zależy od typu głoski kończącej temat. Takim dobrym przykładem jest miejscownik liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego. Jeśli temat rzeczownika kończy się na spółgłoskę twardą, to w miejscowniku należy postawić końcówkę e. To bardzo ważna reguła dla obcokrajowców uczących się języka polskiego, prawda? Bo tak jak już padały takie przykłady, baba, o kim, o czym, o babie, rosa, o kim, o czym, o rosie, kamera, o kim, o czym, o kamerze i tak dalej. Jeżeli zakończenie tematu jest na spółgłoskę miękką, to w miejscowniku mamy końcówkę i. Ciocia, ć kończy temat, więc o cioci. Babcia, o babci. Niania, o niani. Ale jeżeli jest tam w zakończeniu tematu jest spółgłoska historycznie miękka, to wtedy końcówką miejscownika jest y. Tablica, o tablicy. Dacza, o daczy. I tak dalej, i tak dalej. Więc jest to ważny szereg spółgłosek. Trzeba go zapamiętać, tak? Najlepiej pamiętać go parami dźwięczna, bezdźwięczna, czyli c, z, sz, ż, czy, dż. No i samodzielne ly, które nie ma bezdźwięcznej pary. Warto przy spółgłoskach pamiętać, że alternują, stawiane są jako oboczne tylko wygłosowe, czyli ostatnie spółgłoski tematu. Matka, matce. Wata, wacik, tak? Tematu fleksyjnego lub słowotwórczego. Ostatnia głoska tematu.
nie szukamy oboczności byle gdzie. Studenci filologii polskiej, którzy rozpoczynają naukę na studiach, rozpoczynają swoją przygodę polonistyczną, bardzo często chcieliby stawiać jako oboczności końcówki. Nie. Końcówki są odrębnymi, osobnymi morfemami. Oboczności występują tylko w zakończeniu tematu. Spółgłoskowe oboczności to ostatnie głoski tematu z jednym drobnym wyjątkiem. Jeśli w wyrazie jest eruchome, to może alternacja nastąpić głębiej, czyli w poprzedniej spółgłosce, tak? Przed owym eruchomym. Przykłady: dzień, ale dnia. Osioł, ale osła. Skoro eruchome, to właśnie ta oboczność cofa się w tym momencie. Jeżeli chodzi o alternacje samogłoskowe, no to oczywiście są możliwe te dwa typy, tak? Jakościowe, jedna samogłoska na inną samogłoskę, albo ilościowe, samogłoska na zero morfologiczne, takie jak pies psa, o czym już mówiliśmy. Alternacje samogłoskowe występują w ostatniej sylabie tematu. Tematy polskie kończą się zazwyczaj na spółgłoski, więc tutaj nie mówimy o zakończeniu tematu, tylko o ostatniej sylabie tematu. Koleżanka, tak, żan to ostatnia sylaba tematu, koleżeński, tu e w ostatniej sylabie tematu. Znowu z tym jednym wyjątkiem. Jeśli mamy w wyrazie eruchome, to może alternacja przesunąć się w głąb wyrazu, czyli tak jak tutaj 8, ale 8. Ważna kwestia dotycząca alternacji. Alternacje spółgłoskowe to tak jak zawisza czarny w kulturze polskiej. Można na nich polegać. Jeżeli alternacje spółgłoskowe miałyby gdzieś być, to będą tam na pewno. Jeśli wiemy, że miejscownik liczby pojedynczej ma alternację, ma oboczność s do ś, to ona zawsze w tym miejscowniku będzie, czyli trasa, ale o trasie, rosa, ale o rosie, klasa, ale o klasie, czyli na pewno one tam wystąpią. Alternacje samogłoskowe absolutnie nie. Alternacje samogłoskowe są chimeryczne jak przysłowiowa, stereotypowa kobieta. Wiemy o tych obocznościach, że są. Wiemy, gdzie mogą być, gdzie się można ich spodziewać, ale absolutnie nie możemy mieć pewności, że one tam będą. Tak, las w lesie, ale czas o czasie. Pięć piątka, pieczęć pieczątka, ale chęć chętka. Rola ról, ale jola jol. Mól mola, ale ból bólu. Prawda? Raz ona sobie jest, a raz jej nie ma. Ciągle się posługuję miejscownikiem, przykładami z miejscownika, bo proszę Państwa, miejscownik wszystkich trzech rodzajów i rodzaju męskiego, i żeńskiego, i nijakiego, to taki przypadek, w którym występują, no powiem prawie wszystkie, może mogłabym powiedzieć, że wszystkie, ale na wszelki wypadek, żeby nie, bo być może o czymś w tej chwili nie pamiętam, prawie wszystkie oboczności, które są możliwe dla fleksji, występują właśnie w miejscowniku. Przykład pomocy dydaktycznej w uczeniu oboczności, piosenka Bratanków w kinie w Lublinie, piosenka, w której występują prawie same miejscowniki. Proszę popatrzeć tutaj na kolorowo, one są zaznaczone. W książce, której jestem współautorką, razem z panią Anną Majkiewicz napisałyśmy, zestawiłyśmy taką książeczkę do uczenia, do wspomagania uczenia języka polskiego jako obcego, śpiewająco po polsku, tamta piosenka też jest, jest tabelka, w której można te oboczności wstawiać. Prawie wszystkie miejscownikowe
oboczności występują w tej piosence. Jeśli studenci nauczą się tej piosenki, nauczą się ją nucić, nauczą się podstawowych wyrazów, to prawie na pewno zapamiętają te oboczności i wejdą im one w krew. Także jeżeli beret, to w berecie, jeżeli czapka, chustka, to w czapce, w chustce, jeżeli kino i Lublin, to w kinie w Lublinie, jeżeli metro i sweter, to w metrze i w swetrze. Zatem bardzo zachęcam do wykorzystywania takich autentycznych tekstów, faktycznych, rzeczywistych tekstów do tych celów. No i szybciutko szeregi alternacyjne. Oczywiście oboczności mogą występować w takich parach, jeden do jednego, ale czasami są całe szeregi alternacyjne. Tych dwuczłonowych jest najwięcej. Ale trójczłonowe to na przykład takie oboczności, którym ulega ty, bo ty się może zamienić zarówno na ci, jak w przykładach światło świecić, ale też na cy, jak światło świeca. Są szeregi czteroczłonowe, tu na przykład e, które może się zamienić na o, tak jak w wyrazie miotła, albo na u, tak jak w wyrazie zamiótł, albo na a, tak jak w wyrazie zamiatam. No i pięcioczłonowe to już ewidentnie rzadkie, bo jak Państwo widzą, tym piątym członem jest takie zdrobnienie, no raczej potoczno-kolokwialne nuzia, które no, na co dzień w języku polskim raczej nie występuje. I dalej. Typowe oboczności spółgłoskowe, tutaj już tylko do przeglądnięcia, prawda? Większość z nich już padła w mojej wypowiedzi, w różnych przykładach. Dalej, bo to już tylko do popatrzenia. Tak, tutaj mają w szeregach Państwo zestawione różnorakie oboczności, które często się w języku polskim pojawiają. I typowe oboczności samogłoskowe, tak, czyli o do zera, e do zera i tak dalej. No i proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na wyjątkowe alternacje spółgłoskowe, wyjątkowe, więc tutaj trzeba by się zastanowić, czy one rzeczywiście są alternacjami, czy to nie są jakieś inne procesy w języku polskim, bo Magdo, wróć o jedną planszę wcześniej, jeszcze. Tak, bo na przykład jak Państwo popatrzą na te oboczności, które tutaj mamy, tak, to k może się zmienić na c, tak jak w przykładzie ręka, ręce, może się zmienić na czy, tak jak w przykładzie ręka, rączka. I wracamy do tego, co było, do tych wyjątkowych, tak? A tutaj proszę popatrzeć, ten ptak mały to powinien być ptaczek. Tak jak kok, koczek, lok, loczek, to ptak, ptaczek. Czemu szy? Wyjątek taki tutaj mamy. Dalej mamy ptak, ptasi. Przecież to powinien być ptak, ptaszy, tak? Znowu k, ptaczy. K powinno się zamienić na czy, a nie na si. Czasem zdarzają się takie wyjątki. I na następnej planszy kilka wyjątkowych alternacji samogłoskowych, bardzo rzadkich. Też one się w języku polskim zdarzają. Czy uważamy je za alternacje, czy też chcemy je omawiać inaczej jako inne procesy językowe, to już zależy od nauczyciela, ale mają one charakter oboczności, występują w odpowiednich kategoriach fleksyjnych i słowotwórczych. Uwarunkowane są morfologicznie kategorialne, więc pewnie trzeba by je traktować jako wyjątki, ale wyjątki wśród alternacji. Chciałabym jeszcze dwa słowa Państwu powiedzieć o czymś, co sprawia czasami kłopoty interpretacyjne, mianowicie o takich różnych uproszczeniach, szczególnie o węzłach morfonologicznych. I tutaj mamy taki przykład. Proszę popatrzeć. Najczęstszym polskim sufiksem przymiotnikowym, tworzącym przymiotniki od nazw miast na przykład, jest sufiks -ski, tak? Warszawa,
Odcinamy końcówkę, dodajemy sufikski, mamy przymiotnik warszawski. Poznań, poznański. Chorzów, chorzowski. Ale Paryż, paryski. Co się stało z Rzy? Jeśli popatrzymy na to historycznie, to było to tak. Do Paryż, sufikski i otrzymaliśmy formę paryżski. No ale język polski, jak każdy zresztą język, nie lubi takich trudnych grup spółgłoskowych, zatem przede wszystkim nastąpiło natychmiastowe upodobnienie pod względem dźwięczności. Obie głoski ujednoliciły się pod względem dźwięczności, czyli paryżski. No ale to trudne do wymówienia. Te głoski są bardzo podobne do siebie, ale różnią się miejscem artykulacji, są bardzo blisko siebie, więc co zrobił język polski? Skumulował to, zjednoczył te dwie głoski i zatem powstał paryski. Tak zniknęły te dwie głoski obok siebie, zawęźliło się to, stąd węzeł morfologiczny, zawiązało się i w tym s, które widzimy na dole, paryski jest zarówno troszkę z tego wcześniejszego szy, bo i szczelinowość, i bezdźwięczność, no i oczywiście odpowiednie elementy tego późniejszego sy. I następna plansza. Tutaj bardziej, w tym następnym przykładzie, lepiej widać owo zawęźlenie, że to jest węzeł, tak? Rybnik plus ski to rybniczski, tak? Bo k musiało ulec alternacji na czy. Sufiks ski wywoływał zmiękczenie, czyli ta głoska k musiała się zmienić na czy. No i teraz powstał ten rybniczski i tutaj widać, jak powstaje ten węzeł. Obie są bezdźwięczne. Z głoski czy wziął sobie ten późniejszy element zwarto szczelinowość. Z głoski sy wziął sobie ten późniejszy element zębowość, a głoska bezdźwięczna, zwartoszczelinowa, zębowa to cy. Zatem powstał rybnicki. Ma zębowość po sy, ma zwartoszczelinowość po czy. Więc widać, węzeł jest kawałek tego, kawałek tego. Jak my dzisiaj mamy to opisywać? Madziu, wróć jeszcze. Jak my dzisiaj mamy to opisywać, proszę Państwa? Czy to jest oboczność? No ona była kiedyś tam historycznie, natomiast współcześnie nastąpiło to zawęźlenie, więc przyznaję, że ja ze studentami, którzy rozpoczynają polonistykę, z którymi mam zajęcia z fonetyki, fonologii i słowotwórstwa, upraszczam to w tym miejscu, mówiąc, że możemy te wyrazy analizować w taki sposób, że powstał nowy sufiks -ski i dodawany jest do z lekka uciętego tematu. Tak, ucinamy k, dodajemy -ski. Podobnie w poprzednim przykładzie został sufiks -ski, ale w niektórych sytuacjach, takich jak ów paryski, najpierw, żeby go dodać, trzeba było odciąć ostatnią głoskę tematu i na następnych kilku planszach mają Państwo kilka takich przykładów, prawda? To samo dotyczy sufiksu -stwo. Powinno być towarzystwo, ale znowu nastąpiło zawęźlenie. Papież, więc powinno być papieżstwo, tak? A jest papiestwo. Bóg powinno być bóstwo, tak? G zamieniłoby się na ży. I dalej? I dalej tak samo, tak? Sierota, więc sieroćstwo, tak? Bo ty by się tutaj zamieniło na ci. Prostak, prostaczstwo. Wszędzie tutaj nastąpił węzeł morfologiczny. Następne. Tak, tu kilka przykładów takich, w których te przemiany, to zawęźlanie się poszło w troszkę innym kierunku, mianowicie te głoski końcowe tematu zamieniły się w jod, prawda? Więc nie zamożski, tylko to sici zbiegło nam się w jod, prawda? Nie mieśćski, bo znowu tutaj syty musiałoby się na sici zamienić, tylko miejski.
No i proszę Państwa, oddaję w tej chwili głos doktorowi Marcinowi Maciołkowi, który sięgnie teraz do korzeni tych wszystkich procesów, które dzisiaj w języku polskim występują i które cudzoziemcom uczącym się języka polskiego czasami troszkę sen z powiek spędzają. Tak, proszę Państwa, o ile z punktu widzenia gramatyki opisowej języka polskiego, z perspektywy synchronicznej, możemy rzeczywiście stwierdzić, jak Pani Profesor powiedziała, że alternacje, oboczności, wymiany głoskowe są uwarunkowane sąsiedztwem z innymi morfemami, o tyle z punktu widzenia gramatyki historycznej języka polskiego można by to troszeczkę uprościć i można by powiedzieć nieco ogólniej, że alternacje, czyli przemiany głosek, tak naprawdę wywołane są sąsiedztwem z innymi głoskami. Oczywiście czasem te głoski stanowiły element odrębnych morfemów, ale czasem jest to po prostu wpływ jedno czy też obustronny sąsiadek fonetycznych. Proszę Państwa, alternacje dzielimy, tak jak Pani Profesor powiedziała, najogólniej rzecz biorąc, na dwie takie duże grupy, na alternacje samogłoskowe i spółgłoskowe. Zacznijmy może od alternacji samogłoskowych, bo one są wyrazistsze i, proszę Państwa, nieco bardziej kapryśne, jak Pani Profesor stwierdziła. Jeśli idzie o wyjaśnienie mechanizmów powstania tych wymian samogłoskowych, to proszę Państwa, żeby do tego dociec, musimy pozyskać pewną wiedzę na temat systemu fonetycznego języka prasłowiańskiego, z którego język polski się wywodzi. A zatem spróbujmy naświetlić kilka takich podstawowych zasad organizujących system fonetyczny prasłowiańszczyzny. Proszę Państwa, nim to jednak nastąpi, no to wyjdźmy od stanu współczesnego i przypomnijmy sobie, jakie spółgłoski, jakie samogłoski dzisiaj występują w języku polskim i ile ich jest. Odpowiedź na pytanie, ile samogłosek jest w języku polskim, no wywołuje pewne kontrowersje. Z całą pewnością mamy 6 samogłosek ustnych. Niska samogłoska A, średnie samogłoski O i E i 3 wysokie samogłoski U, Y oraz I. Co do samogłosek nosowych, to tutaj no już badania z ubiegłego stulecia dowiodły, że właściwie w polszczyźnie nie istnieją synchronicznie wymawiane nosówki, dlatego opatruje się je takim kwalifikatorem tak zwane nosówki, tak zwane samogłoski nosowe, ale oczywiście dla celów dydaktycznych i glottodydaktycznych możemy przyjąć, że w języku polskim zachowały się jeszcze 2 nosówki. Z punktu widzenia historycznego należałoby powiedzieć, by być precyzyjnym, że polszczyzna jest tym językiem słowiańskim, który najdłużej utrzymał nosówki. W języku polskim występują 2 samogłoski nosowe. Nosówka tylna, oznaczana tym symbolem O z ogonkiem, której odpowiada to brzmienie on, tak jak chociażby słyszymy w słowie mąż czy wąs, i nosówka przednia oznaczana symbolem E z ogonkiem, kojarzona oczywiście także z pisowni polskiej, a zatem taka nosówka, która występuje chociażby w wyrazach typu węszyć czy węch. Proszę Państwa, tradycyjnie, kiedy charakteryzuje się polskie samogłoski, to umieszcza się je na tak zwanym trójkącie samogłoskowym. Ten trójkąt samogłoskowy to wynalazek szwajcarskiego lingwisty Wolfganga Hellwaga, opracowany przez niego w końcu XVIII stulecia, ściślej w 1781 roku i dostosowany w ubiegłym stuleciu przez wybitnego polskiego fonetyka Tytusa Beniego do potrzeb języka polskiego. Stąd nieraz mówi się, że jest to trójkąt Beniego. W istocie trójkąt Hellwaga, ale przystosowany przez Tytusa Beniego. Proszę Państwa, trójkąt samogłoskowy pokazuje nam w sposób obrazowy ruchy języka w płaszczyźnie pionowej. Jak Państwo widzą, język może takie 3 poziomy zajmować i w płaszczyźnie poziomej
dzięki czemu można by podzielić polskie samogłoski ze względu na ten ruch języka w poziomie na samogłoski przednie, przy których język położony jest bardziej z przodu, czyli w przedniej części jamy ustnej, i samogłoski tylne. Jeśli właśnie uwzględnimy ruchy języka w płaszczyźnie pionowej i w płaszczyźnie poziomej, no to właśnie tak będzie przedstawiało się ich rozlokowanie na trójkącie samogłoskowym. Proszę Państwa, widzimy, że tych samogłosek nie ma aż tak dużo w języku polskim. W każdym razie trzeba powiedzieć, że jest ich zdecydowanie mniej niż w języku prasłowiańskim, z którego polszczyzna bierze swój początek. Otóż w prasłowiańszczyźnie samogłosek było, proszę Państwa, co najmniej dwa razy więcej. Dlaczego? Dlatego, że samogłoski podlegały zróżnicowaniu pod względem długości wymawiania, pod względem długości trwania. Można by powiedzieć, że każda samogłoska występowała w dwóch wariantach. W wariancie krótkim, czyli krótko wymawianym, i w wariancie długim, czyli długo wymawianym. W gramatyce historycznej samogłoski krótkie oznacza się takim łuczkiem umieszczonym nad podstawowym znakiem, to jest tak zwany makron, natomiast samogłoski długie zwykle oznacza się poziomą kreseczką umieszczoną nad podstawowym znakiem fonetycznym. Widzą Państwo, że poza samogłoskami, które znamy z dzisiejszej polszczyzny, to pojawia się tutaj jeszcze coś nowego. Samogłoska oznaczana takim E z daszkiem. Ta samogłoska to tak zwana jać. W językoznawstwie wschodnim mówi się jać. Proszę Państwa, ta samogłoska dość szybko zaginęła. Właściwie niektórzy twierdzą, że w języku polskim w ogóle jej nie było. W każdym razie nie dotrwała do tej fazy pisanych dziejów języka polskiego. Bardzo szybko albo utożsamiła się z samogłoską A, albo też utożsamiła się samogłoską E. I oczywiście były też dwie samogłoski nosowe. Ich status nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. My dzisiaj możemy mieć różną opinię co do tego, czy w języku polskim istnieją nosówki. Natomiast jeśli idzie o stan prasłowiański, to tu wszyscy są co do tego zgodni, że w prasłowiańszczyźnie na pewno dwie nosówki były. Tylna O i przednia E. Pod spodem pojawia się sposób zapisu samogłosek długich i krótkich, który stosowano w pierwszych tekstach drukowanych czy w tekstach pisanych po polsku. Mianowicie samogłoski krótkie oznaczano pojedynczą literą, natomiast samogłoski długie zapisywano przy użyciu podwojonej litery. Pomysłodawcą takiego sposobu zapisu był profesor i rektor Akademii Krakowskiej, dzisiejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jakub Parkoszowic z Żurawicy, który w ogłoszonym przez siebie w roku 1440 traktacie pisownianym, pierwszym notabene w historii języka polskiego zbiorze reguł ortograficznych, zatytułowanym Obiecadło, proponował ów system. Pisał tak: kto chce pisać doskonale, język polski też prawie, umiej obiecadło moje, którem tak napisał tobie, aby pisał tak krótkie a sowito, gdzie się wzdłuża. Podług tego będzie pisan ludzi wszystkich ojciec Adam. I proszę Państwa, czasem w niektórych zapisach ja będę się właśnie do tej propozycji Jakuba Parszkoszowica odwoływał, czyli za moment zobaczymy te pewne wyrazy, w których występowała dawniej samogłoska długa, zapisane poprzez podwojenie. Proszę Państwa,
Loczas, bo tak nazywa się to zróżnicowanie samogłosek na długie i krótkie, był bardzo ważną kategorią zarówno w języku prasłowiańskim, jak i we wczesnej polszczyźnie. Istniał w języku polskim mniej więcej do drugiej połowy XV wieku. Przed drugą połową XV wieku, czyli przez całe średniowiecze, nasi przodkowie językowi różnicowali chociażby niektóre formy gramatyczne. Dajmy na to formy rodzaju męskiego i żeńskiego w czasie przeszłym. Mówili przykładowo, ona czytała, ale on czytał, wydłużając nieco samogłoskę a w formie rodzaju męskiego. Analogicznie, ona grała, ale on grał w szachy. I ona słuchała, a on słuchał muzyki. Dotyczyło także innych samogłosek. Mówili nasi przodkowie, to jest pyszny ser, ale to są pyszne sery. Raz wydłużając, a raz skracając tę samogłoskę. Albo to jest krojony chleb, ale to są niepokrojone chleby. Znów samogłoska raz była długa, a raz krótka. Tak samo, proszę Państwa, nasi przodkowie mówili, to jest drewniany stoł, ale to są drewniane stoły. Analogicznie, woł ciągnie woz, ale woły ciągną wozy. I tutaj w tym drugim wariancie brzmieniowym usłyszeli Państwo krótszą samogłoskę. Ja te samogłoski długie nieco przesadnie przedłużam, by Państwo mogli uczuć tę różnicę w długości brzmienia. Mniej więcej językoznawcy oceniają, że samogłoski długie były wymawiane dwa razy dłużej, aniżeli samogłoski krótkie. Poza tym, że iloczas różnicował nam pewne formy gramatyczne, to jednocześnie był bardzo ważną cechą dystynktywną. To znaczy, że różnicował znaczenie wyrazów. Proszę sobie wyobrazić, że jeśli nasi przodkowie językowi, prasłowiani, prapolacy żyjący w czasach średniowiecza, mówili skóra z długą samogłoską o, to rozumieli przez to skórę. Czy to zwierzęcą, czy też ludzką. Jeśli natomiast mówili skora z krótką samogłoską o, to rozumieli przez to chętna. A zatem tutaj na fotografii widzimy skorą grupę uczniów. Ci uczniowie są skorzy, to znaczy chętni do tego, by podjąć współpracę z nauczycielem, by odpowiadać na jego pytanie, z pytania. Słowem aktywni, ochoczy. Podobnie, jeśli prasłowianie mówili mąka z długą nosówką on, to rozumieli przez to dzisiejszą mąkę, a zatem tę substancję, która służy do wyrobu pieczywa. Jeśli natomiast wypowiadali słowo mąka z krótką samogłoską on, to przez to rozumieli dzisiejszą mękę, a zatem ból, cierpienie, przede wszystkim fizyczne. Tu, proszę Państwa, to jest wymowa typowo prasłowiańska. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, jak wymawiali te dwa słowa Polacy żyjący w czasach średniowiecza, no to trochę ta wymowa się różniła od prasłowiańskiej. We wczesnym średniowieczu, mniej więcej w tym okresie może nie tyle wczesnym, ale w okresie od mniej więcej XIII do XIV wieku mówili na dzisiejszą mąkę manka, natomiast na dzisiejszą mękę mówili manka z krótką samogłoską an. Proszę Państwa, poza pozycją iloczasową, czyli poza zróżnicowaniem samogłosek na krótkie i długie, pozostawały dwie samogłoski, których dzisiaj w języku polskim już nie ma, tak jak właściwie nie ma ich już w żadnym innym języku słowiańskim. Te dwie samogłoski były wymawiane jeszcze krócej, aniżeli samogłoski krótkie. Można by więc powiedzieć, że były króciuteńkie, że były ultra krótkie. Te samogłoski, ze względu na tę swoją krótkość w językoznawstwie, nazywane są samogłoskami zredukowanymi,
w odróżnieniu od tak zwanych samogłosek pełnych, czyli krótkich i długich, albo czasem nazywa się te samogłoski samogłoskami, półsamogłoskami, co zresztą jest też w języku niemieckim, Niemcy mówią halb wokale, no a najczęściej używanym terminem są jery. W języku prasłowiańskim istniały dwa jery. Jer twardy, nazywany też tylnym, który ja tutaj oznaczyłem kolorem czerwonym, no z tego powodu nazywany był twardym, że spółgłoski przed nim stojące były twarde. Natomiast jego towarzyszem, kompanem był jer miękki, nazywany też przed nim. Miękki dlatego, że miał pewne właściwości palatalizujące, miękczące, poprzedzające spółgłoski, to znaczy, że wszystkie spółgłoski z racji stojące przed nim, z racji sąsiedztwa z nim stawały się miękkie. To była bardzo ważna zasada porządkująca system fonetyczny prasłowiański. Gdybyśmy chcieli teraz te wszystkie samogłoski prasłowiańskie umieścić na trójkącie Helwaga, to wyglądałoby to tak. Widzą Państwo, że pod względem położenia języka w płaszczyźnie pionowej jery byłyby głoskami półwysokimi. Ze względu na to swoje usytuowanie na trójkącie samogłoskowym możemy wnioskować, że jer miękki zwany przed nim prawdopodobnie był wymawiany jak króciuteńkie i, bo najbliżej mu do tej głoski. Natomiast jer twardy, inaczej tylny, wymawiany był prawdopodobnie jak bardzo króciutkie y. No i jeszcze jać, czyli ta głoska, która bardzo wcześnie zaniknęła w języku polskim. Jak brzmiała? Trudno powiedzieć, proszę Państwa. Językoznawcy uważają, że prawdopodobnie był to dźwięk pośredni pomiędzy samogłoską e a samogłoską a. Jać była samogłoską niską, przednią. No, z punktu widzenia historycznego, i to musimy sobie zapamiętać, bo to będzie klucz do zrozumienia wszystkich oboczności właściwie, to rzecz taka, że wszystkie samogłoski przednie, a zatem te, przy których artykulacji język położony był w przedniej części jamy ustnej, miały takie zdolności miękczące, palatalizujące. Natomiast samogłoski tylne takich właściwości nie miały. Proszę Państwa, to bardzo łatwo zapamiętać, sugerując się chociażby dzisiejszymi określeniami. Proszę zauważyć, my mówimy przednie z miękką głoską ni, natomiast mówimy tylne z twardą głoską ny, więc moglibyśmy tak skojarzyć. Przednie z miękkim ni, bo miękczyły poprzedzające spółgłoski. Natomiast twarde z twardą spółgłoską ny, bo takich właściwości palatalizujących nie miały. Tę zasadę miękczącego wpływu samogłosek przednich na poprzedzającą spółgłoskę nazywa się zasadą korelacji miękkości. A oprócz tej zasady istniała w języku prasłowiańskim jeszcze jedna zasada. Zasada, którą ja osobiście nazywam królewskim prawem prasłowiańszczyzny. Było to tak zwane prawo sylaby otwartej. Prawo sylaby otwartej, które mówiło, że każda sylaba musi się kończyć albo samogłoską pełną, niezależnie czy długą, czy krótką, albo samogłoską zredukowaną, czyli jerem. A zatem język prasłowiański nie dopuszczał takich sytuacji, żeby wyraz składał się z sylab zakończonych spółgłoską. Dzisiaj w polszczyźnie takie sytuacje są możliwe, ale w języku prasłowiańskim tak być nie mogło. A zatem moglibyśmy postawić pytanie, czy w języku prasłowiańskim mogło istnieć słowo tata? Jasne, że mogło, bo obie sylaby kończą się samogłoską, są otwarte, więc wnioskujemy, że w języku prasłowiańskim wyraz ten brzmiał identycznie.
Podobnie jeśli idzie o słowo mama. Tutaj też obie sylaby kończą się samogłoską, są otwarte, a zatem w niezmiennej postaci przez stulecia ten wyraz trwa w języku. Natomiast jeśli mamy wyraz babka czy matka, to proszę zauważyć, że tutaj współcześnie pierwsza sylaba kończy się z półgłoską by, jest przeto zamknięta i w związku z tym taki wyraz w takiej postaci w prasłowiańszczyźnie istnieć nie mógł. Tę sylabę trzeba było otworzyć. Otworzyć samogłoską. No jaką samogłoską? No pewno taką, której dzisiaj nie ma, a kiedyś była, a zatem jerem, czyli tą najkrótszą ze wszystkich samogłosek. Ktoś powie, no dobrze, ale były dwa jery. Jer twardy i jer miękki, który mamy dostawić. Zawsze patrzymy na jakość tej spółgłoski. Jeśli dzisiaj to jest spółgłoska twarda, to jest ślad tego, że dawniej tam był jer twardy. Gdyby w tej pozycji była głoska miękka, to by był sygnał tego, że dawniej był tam jer miękki. No i proszę Państwa, wyrazy też związane z rodziną, takie jak brat, syn, zięć czy mąż. One również w znanej nam dzisiaj postaci w języku prasłowiańskim istnieć nie mogły, dlatego że jak Państwo widzą, mają wygłos spółgłoskowy, a zatem mimo, że są jednosylabowe, to ta sylaba jest sylabą zamkniętą, zakończoną spółgłoską. Trzeba było ją otworzyć w prasłowiańszczyźnie. Znów otwieramy jerem, ale patrzymy na jakość tej spółgłoski. Ty iny to głoski twarde, w związku z tym w języku prasłowiańskim niegdyś wieńczył te słowa jer twardy. Natomiast ci to głoska fonetycznie miękka, ży, jak już pani profesor wspominała, to głoska historycznie miękka, a zatem to wskazuje na to, że dawniej w tych słowach na końcu był jer miękki. Proszę Państwa, no i jerów, tak jak powiedziałem, tak co zresztą to doskonale wszyscy wiemy, dzisiaj już nie ma. Dzisiaj jerów w języku polskim nie ma, ale istniały. Istniały, proszę Państwa, w języku prasłowiańskim i w bardzo wczesnej polszczyźnie, u samego progu języka polskiego, u samych jego początków. Jednak mniej więcej około wieku X niektóre jery zaczęły słabnąć, a to co słabe zanika. Inne nieco wzmocniły swoją pozycję, urosły w siłę, w związku z tym były gotowe do tego, by przeistoczyć się w pełną, normalną samogłoskę, czy się zwokalizować. No i proszę Państwa, które jery były słabe? Słabe były te, które znajdowały się na końcu wyrazu, wygłosie absolutnym. Proszę zauważyć, że kiedy porównujemy właśnie te formy prasłowiańskie ze współczesnymi, to widzimy, że dzisiaj na końcu wyrazów jerów już nie ma, a w związku z tym te jery były prawdopodobnie słabiutkie. Tak słabiutkie, że obumarły. Ale, proszę Państwa, my przez uszanowanie tych mikrogłosek stawiamy dzisiaj to zero morfonologiczne. Tak czasem się Państwo zastanawiają, no czemu my, językoznawcy, tak zmuszamy studentów, uczniów do tego, by kreślić to zero morfonologiczne jako końcówkę. Proszę Państwa, to jest na pamiątkę, to jest pro memoria tych jerów słabych. Ludziom stawia się pomniki, a językoznawcy jerom stawiają zera morfonologiczne na pamiątkę. Proszę Państwa, kiedy jery jeszcze były słabe, to pokazują dwa kolejne wyrazy. Mianowicie, proszę zwrócić uwagę, były słabe jery wtedy, gdy znajdowały się w sylabie przed sylabą z pełną, czyli normalną samogłoską. Wtedy też zanikały. To jest druga sytuacja. I wreszcie, proszę Państwa, ten trzeci segment pokazuje nam ostatnią możliwość, kiedy jery były słabe. Były jery słabe także wówczas, gdy znajdowały się w sylabie przed sylabą z jerem mocnym. No i ta ostatnia sytuacja umożliwia nam już określenie, kiedy były jery mocne. Proszę Państwa, jery mocne były tylko w jednej pozycji. Tylko wtedy, gdy znajdowały się w sylabie, przed sylabą
zjem słabym. I spójrzmy w związku z tym na te ostatnie dwa słowa. Prasłowiańskie pisy. Tak prawdopodobnie to słowo brzmiało. Jer w ostatniej sylabie jest słaby, bo usytuowany w wygłosie, więc zaniknie. Zero mu na pamiątkę morfologiczne postawimy. Natomiast jer znajdujący się w tej sylabie jest usytuowany przed sylabą z jerem słabym. Przeto jest w pozycji mocnej, a skoro jest mocny, to rośnie w siłę i w języku polskim się zwokalizuje. Zwokalizuje, czyli mówiąc z Polska, usamogłoskowi. W polszczyźnie taki jer przejdzie w pełną samogłoskę e, ale ten proces wokalizacji, proszę pamiętać, dokonał się także w innych językach słowiańskich. Na południu słowiańszczyzny wokalizowały się jery mocne w a. Stąd na przykład my Polacy mówimy sen, ale Chorwaci powiedzą san, a Rosjanie powiedzą son, bo w językach wschodniosłowiańskich jer twardy wokalizował się w o. No i jeszcze jeden przykład, proszę Państwa, kotek. Znowu, prasłowiańskie kotyk, tak to prawdopodobnie brzmiało. Jer w ostatniej sylabie jest słaby, w związku z tym zanika. Ten jer jest w sylabie przed sylabą z jerem słabym, więc jest w pozycji mocnej. Mocne jery się wokalizują, w związku z tym, proszę Państwa, rozwija się z tego jeru samogłosa e i stąd dzisiejsza forma kotek. Po co o tym Państwu mówię? Bo to jest klucz do zrozumienia dzisiejszej, jakże powszechnej alternacji, która występuje w dwóch odmiankach. Coś to widzę się długo ładuje. Nie wiem, czy Państwo widzą, ja tego jeszcze nie widzę. Może tak. O, proszę Państwa, mianowicie ta różna pozycja jerów w poszczególnych formach odmiany wyrazów zadecydowała o dzisiejszej alternacji ilościowej e do zera, czy też e po miękkiej do zera. Ta dzisiejsza oboczność e do zera to refleks, ślad po dawnej oboczności dwujerów twardych, z których jeden był w pozycji mocnej i ten się zwokalizował przechodząc w e, a drugi był w pozycji słabej, przeto zanikł. Spójrzmy na przykład mianownik, już sobie omówiliśmy. Gdybyśmy to słowo podzielili na sylaby, w języku prasłowiańskim zawsze dzielono sylaby idąc od końca, no to proszę Państwa, w ostatniej sylabie mamy jer słaby, przeto zaniknie. W tej sylabie mamy jer w pozycji mocnej, bo jest w sylabie przed sylabą z jerem słabym, więc zwokalizuje się w e, stąd forma kotek. No i spójrzmy na dopełniacz, kogo czego nie ma, kotyka. Tak mówili nasi przodkowie. Proszę zauważyć, ten jer znajduje się w sylabie przed sylabą z pełną, normalną samogłoską. Dlatego jest w pozycji słabej i to sprawi, że zaniknie. Stąd dzisiejsza postać kotka. Kotek, kotka, e, które raz występuje, a raz znika. No analogicznie, proszę Państwa, można by objaśnić tutaj te dwie postaci pies i psa, przy czym tu proszę zauważyć, że to nasze współczesne e usytuowane jest po spółgłosce miękkiej pi, w związku z tym ta miękkość tej głoski podpowiada, że dawniej w obu tych formach występowały dwa jery miękkie. Zapamiętajmy więc, że oboczność e do zera i e po miękkiej do zera to refleks, to ślad, to pozostałość po bardzo krótkich, króciuteńkich samogłoskach, półsamogłoskach, które istniały w języku prasłowiańskim i w bardzo, bardzo wczesnej polszczyźnie. To e, jak pani profesor powiedziała, nazywa się e ruchomym. Ruchomym. Dlaczego? Dlatego, że parafrazując słowa piosenki, ono chciałoby powiedzieć pojawiam się i znikam. W jednych formach występuje, w innych
zanika. Mówimy kotek, ale kotka, stołek, ale stołka, ciołek, ale ciołka, maciołek i maciołka, sen i snu, łeb i łba i drugi szereg poświadczający pochodzenie tego e z jeru miękkiego. Pies psa, pień pnia, dzień dnia, wieś wsi, palec palca, koniec końca. Proszę Państwa, przykładów można by tutaj jeszcze sporo innych podać. Wiedzą Państwo, że to jest jedna z najpowszechniejszych polskich oboczności. Podlegają jej nie tylko wyrazy pospolite, ale także nazwy własne, nazwiska. Miodek, miotka, kopeć, kopcia, stępień, stępnia, Michalec, Michalca. I ktoś powie, no dobrze, a co z wyrazami typu mebel, kartofel, cyrkiel, opel, diesel, sweter, kuter, tornister, kanister, minister? Przecież w tych słowach też występuje e ruchome, bo mówimy mebel, ale nie ma mebla, kartofel, ale nie zjadłem kartofla. To jest sweter, ale ja dzisiaj nie założyłem swetra. Czy to znaczy, że w tych słowach też były kiedyś jery? No oczywiście, że nie trzeba stanowczo zaprzeczyć, bo to są słowa obce, niepolskie, niesłowiańskie, wywodzące się z innych języków, ale te słowa no zasymilowały się do języka polskiego. Na tyle długo trwają już w polszczyźnie, że zostały podciągnięte pod tę dotychczasową serię wyrazów rodzimych polskich z e ruchomym. Ktoś powie, no dobrze, ale przecież to dlaczego nie podporządkowały się temu porządkowi wyrazy typu skalpel, portfel, fotel, skuter, czy z nowszych skaner albo komputer? No przecież nie mówimy skuter skutra, tylko skutera. Nie mówimy skalpla, tylko skalpela. Nie mówimy portfla, tylko portfela. Dlaczego te słowa nie zostały podciągnięte pod tę regułę z e ruchomym? Trudno stwierdzić. Może te słowa niedostatecznie w języku polskim się nie zadomowiły. Może jeszcze w świadomości współczesnych Polaków te wyrazy odczuwane są jako obce. To e jest sygnałem tej obcości. No można by powiedzieć, że są to pożyczki bynajmniej nie zbyt stare. Słowo skaner czy komputer stare nie są. To zapożyczenia świeże. W związku z tym jeszcze tej dotychczasowej typowo polskiej regule nie podlegają. Ktoś powie, no a słowo seller? No przecież to nie jest pożyczka świeża. To zapożyczenie bardzo stare. Ale proszę Państwa, przeszkodą na podciągnięciu tych wyrazów pod tę regułę eruchomego była pewna fonetyka, mianowicie powstanie bardzo trudnych pod względem artykulacyjnym grup spółgłoskowych. Proszę sobie spróbować wymówić postać dopełniacza selera bez tej samogłoski e. Musielibyśmy powiedzieć selra, selra. To bardzo trudne. Portfel musielibyśmy powiedzieć portfla, skalpla. To trudne pod względem wymawianiowym grupy spółgłoskowe i pewno one zablokowały właśnie możliwość wystąpienia w tych słowach e ruchomego. Proszę Państwa, no o zaniku i wokalizacji jerów właśnie czasem powstawały trudne pod względem wymawianiowym grupy spółgłoskowej. Czasem się zastanawiamy, zarówno my, Polacy, jak i cudzoziemcy, dlaczego mówimy on szedł, ale ona szła. Czemu komuś oddajemy cześć, ale coś robimy ku czci? Gdzie gubią się te spółgłoski? Czemu w formie rodzaju męskiego występuje dy, a co staje się z tą spółgłoską dy w formie rodzaju żeńskiego? Gdzieżto się ta głoska podziała, można by zapytać. To znowu tłumaczy nam ten proces zaniku i wokalizacji jerów. Przyjrzyjmy się nieco uważniej tym dwóm formom. Spójrzmy na formę rodzaju męskiego. W prasłowiańszczyźnie wyglądała ona tak. Proszę zwrócić uwagę, jer, ten zaznaczony na niebiesko, jest w pozycji słabej, bo jest na końcu wyrazu, dlatego zaniknie. Ten jer oznaczony kolorem czerwonym jest mocny, bo znajduje się w sylabie przed sylabą z jerem słabym, a mocne wokalizują się w samogłoskę e. Tym tłumaczymy powstanie formy szedł. Jak wyglądała forma rodzaju żeńskiego?
Proszę zauważyć, w sylabie ostatniej znajdowała się pełna normalna samogłoska, a w związku z tym jer, oznaczony kolorem niebieskim, znajduje się w sylabie przed sylabą z jerem, przed sylabą z pełną samogłoską, dlatego jest słaby i zaniknie. Zanik tego jeru doprowadzi do powstania grupy trzech spółgłosek: szy, dy, ły. Proszę spróbować sobie wypowiedzieć tę formę gramatyczną żdła, żdła. To wymaga pewnego wysiłku i wprawy wymawianiowej. Więc nasi przodkowie, no tak jak my współcześnie, poszli na łatwiznę. Myśmy z panią profesor ten wykład rozpoczęli, prezentując wzorcową postać wymawianiową wyrazu mistrz i słowa mistrzyni. Ale przecież wiemy, że bardzo niewielu Polaków w gruncie rzeczy taką wzorcową postać wymawianiową stosuje. Wiele osób mówi po prostu mistrz, mistrzyni, idąc na łatwiznę, upraszczając sobie. I nasi przodkowie też sobie w ten sposób radzili. Z trzech spółgłosek zwykle ta środkowa, którą ja tu oznaczyłem kolorem żółtym, uległa wytrąceniu, wypadała, grupa się uproszczała. Tak było po prostu łatwiej. Jest jeszcze jeden ślad po dawnej obecności jerów. Proszę Państwa, mianowicie w sytuacji, kiedy jer był słaby, a przed nim znajdowała się spółgłoska dźwięczna, przed tą zaś spółgłoską dźwięczną samogłoska krótka, to ów zanikający jer, nim wyzionął ducha, wydłużał samogłoskę. A zatem zanik jeru w takiej pozycji, mianowicie przed spółgłoską dźwięczną, doprowadzał do wydłużenia samogłoski. I w związku z tym przechodzono z wymowy rog na wymowę rog. Zamieniano wymowę wozy na wymowę woz. Rezygnowano z wymowy zachody na wymowę zachod. To samo dotyczyło także innych samogłosek. Mianowicie przestano mówić chleb, a zaczęto mówić chleb. Nie mówiono już dal, tylko zaczęto mówić dał z wydłużoną samogłoską a. Ten proces nazywamy wzdłużeniem zastępczym. Czemu zastępstwo? Bo to była pewna rekompensata, rekompensata po zaniku jerów. Zniknęła mi ta prezentacja, nie wiem, czy coś się stało. Halo, czy Państwo mnie słyszą? To ja może jeszcze raz uruchomię tę prezentację, bo nie widzę jej. Proszę dać mi sekundkę. Proszę Państwa, więc dochodziło do wzdłużenia zastępczego. Warunkiem zajścia tego wzdłużenia zastępczego, które było taką rekompensatą po zaniku jerów, coś za coś, było właśnie wydłużenie samogłoski. No i teraz powiedzmy też, że warunkiem zajścia wzdłużenia zastępczego była właśnie obecność spółgłoski dźwięcznej. Proszę zauważyć, kiedy przed jerem stała spółgłoska bezdźwięczna, to do wzdłużenia nie zachodziło. Po prostu dawna forma brzmieniowa rok,
przekształcała się w rok, nosy w nos, koty w kot. Nic się samogłoską nie działo. No i postawmy wreszcie pytanie, jak długo istniały samogłoski długie w języku polskim? Jak długo Polacy różnicowali samogłoski na krótkie i długie? Jak długo jedne wydłużali, a inne skracali? Proszę Państwa, zachowywali się tak językowo mniej więcej do drugiej połowy XV wieku. Iloczas zanika właśnie na przełomie średniowiecza i renesansu, a zatem w bardzo wyjątkowym kulturowo momencie. Co stanie się z dawnymi samogłoskami krótkimi i długimi? Dawne samogłoski krótkie pozostały bez zmian i funkcjonują w niezmiennej pod względem brzmienia postaci do czasów dzisiejszych. Natomiast dawne samogłoski długie zmieniły swoje brzmienie, uległy tak zwanemu pochyleniu albo ścieśnieniu, co oznacza, że stopniowo pod względem artykulacyjnym, brzmieniowym, jakościowym zbliżały się do samogłoski, która znajdowała się o poziom wyżej na trójkącie samogłoskowym. Dawna, długa samogłoska A uległa pochyleniu, przekształcając się w A pochylone, czyli takie, które było wymawiane pośrednio, proszę Państwa, pomiędzy A, z którego pochodziło, a O, ku któremu zmierzało. Ostatecznie zrównało się w tej wymowie samogłoską O i te dawne formy dał, miał, czytał, zaczęto mówić miał, dął, czytał. Dawna, długa samogłoska E po pochyleniu, no, uległa zmianie artykulacji, mianowicie przyjęła takie brzmienie pośrednie pomiędzy E, z którego powstała, a I czy Y, ku któremu zmierzała. Ostatecznie znów zrównała się samogłoskami I czy Y. Stąd te formy brzmieniowe chleb, ser, śnieg, mleko. Zaczęto mówić śnik, mleko, chleb i syr. Natomiast dawna samogłoska długa O po pochyleniu przybrała postać brzmieniową pośrednią pomiędzy samogłoską O, z której wyewoluowała, a U, ku któremu dążyła i ostatecznie, proszę Państwa, w początkach XIX wieku brzmieniowo ta samogłoska pochylona utożsamiła się z samogłoską U. Jeśli idzie o pochylone A i pochylone E, to one do dzisiaj pozostały w gwarach. Ale proszę sobie zapamiętać, że istniały bardzo długo w języku literackim, w polszczyźnie standardowej, ogólnonarodowej. Na pewno pochylone A miał w swoim systemie fonetycznym jeszcze Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, a pochylone E to z pewnością miał w swojej mowie Ignacy Krasicki. Natomiast później, no, w wieku XVIII, w przypadku E w wieku XIX, to przeszły, te dwie samogłoski przeszły jedynie do dialektów. W języku literackim znowu zatriumfowało normalne E i normalne A. Jeśli idzie natomiast o pochylone O, to stało się ono taką cechą ogólnopolską. Czymś, co znamionuje polszczyznę literacką, standardową. I właśnie te procesy, proszę Państwa, maczą nam wystąpienie dzisiejszej łączności samogłoskowej O do ortograficznego O kreskowanego. Proszę spojrzeć, mianowicie jeśli mam formę gramatyczną bog, to tutaj jer jest w pozycji słabej, ale usytuowany jest przed głoską dźwięczną, przed którą stoi samogłoska krótka, więc ten jer słaby, zanikając, wydłuży mi samogłoskę, która po zaniku iloczasu w drugiej połowie XV wieku ulegnie pochyleniu, czyli ścieśnieniu, a ostatecznie zrówna się z samogłoską U. Przy czym, proszę Państwa, przez wzgląd na pewną tradycję, na świadomość tego faktu, że to U wywodzi się z dawnej samogłoski O, to my to U kreskujemy. Stąd dzisiaj piszemy Bóg przez O kreskowane. Jednocześnie, proszę Państwa, nawiązujemy tutaj do bardzo starego systemu
pisownianego sięgającego XVI wieku. Mianowicie w XVI wieku Stanisław Murzynowski zaproponował, żeby samogłoski pochylone oznaczać kreseczką, w odróżnieniu od tak zwanych samogłosek jasnych, które były kontynuantami dawnych krótkich. Więc ta litera okreskowane nawiązuje do tego dawnego systemu kreskowane. Spójrzmy na postać dopełniacza, wyraz Boga. Proszę Państwa, tutaj Jeru nie był, tutaj nic nie zanikało. W związku z tym nie mogło dojść do wzdłużenia zastępczego. A to skutkuje dzisiejszą postacią Boga. Mówimy więc Bóg, ale wierzymy w Boga. Analogicznie powiemy, to jest woda, bo tu warunków do wzdłużenia nie było, ale w dopełniaczu liczby mnogiej powiemy, że nigdy nie piłem tak wyśmienitych wód. No i kończę ten być może przydługi wykład na temat pochodzenia tych oboczności. One oczywiście są seryjne, proszę Państwa, mówimy wóz, ale nie ma wozu, rów nie ma rowu, bób, ale nie jadam bobu, głóg, nie cierpię głogu, stół, nie kupiłem jeszcze stołu. Widzimy, że no, mają rację ci, którzy walczą za tym, żeby zachować ten znak ortograficzny okreskowany, by nie zrównywać tego U z U zwykłym, z U otwartym, bo za tym stoi piękna, długa tradycja i solidna motywacja historyczno-językowa. Drodzy Państwo, pokazał pan dr Marcin Maciołek bardzo wiele przykładów przy okazji właśnie eruchomego owej chimeryczności oboczności samogłoskowych, tak, pokazując, że wyrównanie analogiczne raz sobie następowało, a raz nie, nie wiadomo dlaczego, w niektórych wyrazach tak, w niektórych inaczej. Nie wiadomo dlaczego tak się działo. Pokażemy też przykłady kolejnej oboczności samogłoskowej, tym razem oboczności samogłoskowej jakościowej, która również ma swoje historyczne korzenie. Natomiast też nie jest jednolita, nie zawsze tam, gdzie moglibyśmy się tej obecności spodziewać, nie zawsze tam ona występuje, jak w tym tytułowym tutaj przykładzie. Wprawdzie wiatr o czym o wietrze, ale wiadro o wiatrze, a nie o wiedrze, jak można by się było spodziewać. Tę oboczność historycznie nazywamy przegłosem polskim lub czasami przegłosem polskim i lechickim, dzieląc na dwa momenty dziejowe, w których nastąpiły procesy prowadzące do takiej oboczności. Otóż w systemie samogłoskowym, prasłowiańskim, o którym Marcin opowiadał dość szczegółowo, były dwie samogłoski, bardzo no, w wymowie, w brzmieniu podobne do E, tak? Jedno E prawdopodobnie, no bo nikt nie wie, jak faktycznie prasłowianie mówili, ale możemy się domyślać, prawdopodobnie dość zbliżone do naszego współczesnego E, no i owo E szersze, bardziej przesunięte ku tyłowi, troszkę może zbliżone w brzmieniu bardziej do A, czyli właśnie jak. Obie te samogłoski w języku polskim już na początku jego rozwoju zaczęły być utożsamiane w wymowie jako taka sama głoska E. Jeżeli taka samogłoska pochodząca z owego wcześniejszego E lub jak trwała między spółgłoskami miękkimi, to właśnie zbiegła się, zaczęła być wymawiana jako E podobne do dzisiejszego. Jeśli natomiast stało się tak, że owa samogłoska znalazła się nagle przed spółgłoską przedniojęzykową zębową twardą, ty, dy, s, z, n, r, l, dawne zębowe,
dzisiaj już takiego l prawie, że nie ma, jeszcze kilkoro bardzo starych aktorów lub osób pochodzących z Kresów wymawia zębowe l, dzisiaj zamieniliśmy je na półsamogłoskowe ł, ł, natomiast tu chodzi o to zębowe, to nagle ta samogłoska zaczęła być wymawiana nieco inaczej. Jeśli pochodziła z e, to przechodziła, zmieniała się w o. Jeśli pochodziła z jać, to zmieniała się, przechodziła w a. Ten proces był prawdopodobnie nieco wcześniejszy niż ten, dlatego czasami odróżnia się go, nazywając go przegłosem lechickim, czyli przegłosem z tego wcześniejszego okresu. Znowu, ta oboczność, rezultaty tej oboczności, tego procesu są bardzo nieregularne. Czasami zachodzą tak, jak powinny, tak? Mianowicie mówimy o lesie w miejscowniku, bo między dwiema miękkimi, oczywiście to l to historycznie miękka głoska, ale w mianowniku las, bo tutaj nagle zamiana nastąpiła ze spółgłoski miękkiej na spółgłoskę zębową twardą, więc nastąpiła zmiana na las. Lecie, a w mianowniku ty, czyli lato. Mierze, tak, to znowu historycznie miękka głoska, a w mianowniku r, czyli miara. W różnych sytuacjach tak jest, anioł o aniele, gwiazda o gwieździe, kwiat o kwiecie, ale wiele jest sytuacji takich, w której tej oboczności nie ma, pomimo tego, że wiemy, że tam faktycznie e było. O czym świadczą między innymi takie języki słowiańskie, które zachowują te same leksemy rozwijające się, ale w których nie ma żadnego przegłosu polskiego. Tutaj jako przykład podaję wyrazy z języka rosyjskiego. W wyrazie siostra o pochodzi z wcześniejszego e, tak? Skoro po rosyjsku siestra. Żona o pochodzi z wcześniejszego e, skoro żena. Natomiast widzimy, że w takich wyrazach właśnie jak siostra nie ma tej owocności. Nie mówimy o siostrze, tylko o siostrze. Mamy wiosło i o wiośle, a nie o wieśle. Mamy wiosna, ale o wiośnie, a nie o wieśnie. Dlaczego? Nastąpiło wyrównanie analogiczne. Tak? Język zaczął, użytkownicy języka zaczęli wymawiać ów miejscownik, tak samo jak wszystkie pozostałe przypadki. Temat wzięli z pozostałych przypadków, no bo język generalnie nie lubi wyjątków, prawda? A ten miejscownik no jest jedynym wyjątkiem w całej deklinacji, bo kto co wiosna, kogo czego wiosny, z kimś czym z wiosną, wiosnami, o wiosnach i tak dalej. No i ten jeden, jedyny przypadek tutaj nagle miałby mieć taki inną samogłoskę w środku. I to rozumiemy, dlaczego zaszło wyrównanie analogiczne, ale dlaczego w jednych wyrazach tak, a w innych nie? No tego już nie rozstrzygniemy, prawda? Tutaj tego nie wiemy, po prostu trzeba to zapamiętać. Ciekawostką jest, że czasami w języku polskim zostawiliśmy formy i z przegłosem, i bez przegłosu. Tak jest na przykład z miejscownikiem wyrazu koło, gdzie możemy mówić na tele, czyli z prawidłową historyczną obocznością, albo na czole, czyli z wyrównaniem analogicznym. Obie formy zachowaliśmy, ale też wykorzystaliśmy je do zróżnicowania znaczenia. Otóż kiedy mówimy na czole, to mamy na myśli to, co tutaj pokazuje ta pani, tak? Mam na czole. Jeżeli mówimy na czele, czyli z tą prawidłową obocznością, alternacją historyczną, to mamy na myśli to znaczenie, o którym mówi ten obrazek, czyli na czele pochodu kroczyła przodownica z wieńcem na głowie. Podobnie tu mamy dwa wyrazy, które z tego samego wyrazu prasłowiańskiego pochodzą. W jednym
prawidłowo, historycznie prawidłowo dla języka polskiego zaszedł przegłos lechicki, tak, i mamy a przed przedniojęzykowo-zębową twardą l, tak, czyli działo, ale mamy też wyraz, w którym ten przegłos nie zaszedł, czyli dzieło. I znowu wykorzystaliśmy to dla zróżnicowania znaczenia, zostawiliśmy obydwie formy. Działo oznacza to, co po rosyjsku puszka, tak, czyli armata, to co mamy tutaj, a dzieło to wybitny utwór malarski, rzeźbiarski, literacki, więc potrafimy też te zadziwiające koleje zachwiania z oboczności samogłoskowych wykorzystać. Jeszcze jeden taki dziwny wyjątek, który się zdarzył. Otóż proszę Państwa, przegłos zachodził tylko w zasadzie tam, gdzie e pochodziło, jak już przed chwilą powiedzieliśmy, z prasłowiańskiego e lub prasłowiańskiego jać. Marcin mówi o jać ona w rodzaju żeńskim, ja zawsze w rodzaju nijakim to jać, ale obie formy są uprawnione. Czyli z prasłowiańskiego e lub jać. Nie dotyczył, nie mógł zajść wtedy, kiedy e pochodziło z wokalizacji jerów. Najprawdopodobniej dlatego, tak mówi chronologia historyczna, że przegłos zaszedł wcześniej niż pełna wokalizacja jerów. Zatem, kiedy jery się zwokalizowały, już nie proces przegłosu polskiego nie był aktywny, zatem nie ulegały te głoski takim przemianom. Ale zdarzyło się kilka przykładów, w których jednak ów przegłos nastąpił. I to bardzo późno, nie wtedy, kiedy rzeczywiście przegłos był aktywny, czyli gdzieś tam w X wieku, tylko zdecydowanie później, bo proszę Państwa, jeszcze u Krasickiego mamy kozieł i osieł w bajkach Krasickiego, natomiast potem jednak utrwaliła się forma jak gdyby z przegłosem, tak, analogicznie do tych wyrazów, w których ta alternacja występuje, czyli mówimy kozioł, tak, przed l zamieniło się na o, osioł przed l zamieniło się na o i tak jak pokazywałam wcześniej kocioł, więc znowu taka dziwna sytuacja, w którym język funduje nam wyjątek. Kilka dosłownie słów o sonantach, ponieważ rozwój sonantów w języku polskim też spowodował pewne oboczności. Sonanty to takie głoski, które pod względem artykulacji w zasadzie artykułowane są jak spółgłoski, natomiast pełnią funkcję samogłosek, bo pełnią funkcję ośrodka sylaby. Nie miał sonantów język rosyjski, tak ustalili badacze w naszych językach, czyli językach zachodniosłowiańskich i południowosłowiańskich, w naszych, mam na myśli zachodniosłowiańskie, bo do nich należy język polski, ale także w językach południowosłowiańskich owe sonanty istniały. W języku polskim rozwijały one się w bardzo różny sposób. Język polski nie tolerował takich dziwnych zbitek spółgłoskowych, tak, spółgłoskowych w wymowie, czyli no trudno byłoby w języku polskim mówić trk, grp. Język polski takich grup nie chciał, nie tolerował, więc zaczęły się te sonantyczne głoski zamieniać w grupy głoskowe, w których pojawiała się samogłoska, żeby ułatwić wymowę. Zatem sonantyczne r twarde zmieniło się w ar, stąd polski targ, bardzo, garb. Sonantyczne miękkie r rozwijało się w zależności od tego, co było potem. Jeżeli potem była jakaś spółgłoska zębowa twarda, to
Marcin używa takiej ładnej metafory, która wczoraj mi się nadzwyczajnie spodobała, że te spółgłoski zębowe twarde jak gąbka wysysają miękkość z tej poprzedzającej głoski, zatem ona się jakby zmieniła w twardą i przez to rozwinęła się tak jak rysonantyczne twarde, czyli w ar, więc naparstek i ziarno. Jeżeli potem po konancie występowała spółgłoska miękka, to on rozwijał się najpierw w ir, tak jak cirń, a potem we współczesnym języku, bliżej współczesności w r, czyli cierń. No i jeżeli potem była wargowa albo tylnojęzykowa, to podobnie, tylko że powstawało tutaj rz, tak? Wirch, a potem wierzch. Sonanty zachowały się w różnych językach, szczególnie w południowosłowiańskich, no i w dwóch językach zachodniosłowiańskich, które mają wiele cech południowych, to język czeski i słowacki. Tutaj trochę przykładów sonantów w języku chorwackim, prawda? Jak znamy sposób rozwoju sonantów, to natychmiast lepiej rozumiemy język chorwacki, tak? Bo bardzo łatwo się wtedy domyślić wręcz, że prwi to pierwszy, a tyrk to targ, a cyrkwa to cerkiew, a cyrn to czarny, a cyrwen to czerwony i tak dalej, grba to garb i tak dalej, i tak dalej. Zawsze pokazuję, bo bardzo mi się podoba zachowanie sonantów w języku czeskim. Mamy tutaj takie zdanie, które często Czesi każą powtarzać cudzoziemcom, żeby sprawdzić, na ile potrafią po czesku wymawiać. My Polacy mamy swojego chrząszcza, który brzmi w trzcinie, a Czesi mają styrcz, pyrst, skrz, krk. Łatwo związać, tak, jeżeli znamy sposób realizacji rysonantycznego. Tu stercz, stercz, sterczy, stercz, sterczy, sterczeć, to po polsku inaczej stać. Wyraz sterczeć też w języku polskim istnieje. Skrz na skroś, krk to kark. Prst to taki wyraz, który zniknął z języka polskiego, musiał w języku polskim kiedyś istnieć, skoro mamy ślady po nim, tak? Bo prst to palec. Myśmy go zamienili na palec, ale został nam pierścionek, czyli prst, tak? Pierścionek i naparstek, gdzie znowu s wyciągnęło jak gąbka ową miękkość, czyli powstało ar, naparstek. Zatem stoi palec skroś karku. No i właśnie o tych obocznościach. Dlaczego mówimy czernić, skoro czarny? Dlaczego nie czarnić? Dlaczego ćwierć, skoro ćwiartka, to może ćwiarć? Może piarścień, skoro naparstek? Otóż nie. To znowu piękne pozostałości historyczne, to znowu nasze dziedzictwo kulturowe, ponieważ mówi o tym, jak rozwijały się historycznie sonanty w zależności od tego, jaka spółgłoska była po nich, tak? Co następowało potem? Skoro była miękka, no to oczywiście musiało się to zamienić w r, tak? W czernić, tak jak u cierń. Jeżeli było n, czyli zębowa twarda, to zmieniało się w ar, czyli czarny. To samo wiercić i wartki, tak? Skoro mamy c, no to r. Skoro mamy t zębowe twarde, no to ar, więc stąd się te oboczności wzięły, ale czernić i czarny, twierdzi ćwiartka, pierścień naparstek, twierdzi i twardy, każda z tych par ma rdzeń pochodzący z tego samego źródła prasłowiańskiego. No i teraz Marcin o spółgłoskach, o historycznych korzeniach wymian spółgłoskowych. Proszę Państwa, bardzo dużo wymian spółgłoskowych dotyczy spółgłosek tylnojęzykowych k, g, ch. Można by powiedzieć, że te trzy spółgłoski były szczególnie narażone na rozmaite przemiany i o ile te oboczności samogłoskowe, o których dotychczas powiedzieliśmy, odbywały się już u początku progu języka polskiego, to alternacje spółgłoskowe dotyczące
Półgłosek tylnojęzykowych są zdecydowanie starsze, bo swoimi korzeniami sięgają właśnie języka prasłowiańskiego, tego języka, z którego biorą początek wszystkie języki słowiańskie, w tym oczywiście także język polski. Otóż już mniej więcej od II wieku aż do wieku V samogłoski szeregu przedniego, czyli e, ę, jać i jer przedni, a także dwie głoski sonantyczne, risonantyczne, o którym mówiła pani profesor, i lisonantyczne, zaatakowały trzy spółgłoski tylnojęzykowe k, g, ch. Nastąpiła tak zwana pierwsza palatalizacja prasłowiańska, w efekcie której głoska k przekształciła się w głoskę ci, głoska g zamieniła się w głoskę ży, natomiast głoska ch zamieniła się w głoskę shi. Jak Państwo słyszeli, te głoski były zrazu miękkie, dlatego że powstały w efekcie palatalizacji, więc wymawiano je jako chi, zhi, shi. Natomiast z czasem, i o tym też już mówiliśmy, uległy stwardnieniu, podlegały depalatalizacji, więc w okolicach XVI wieku zamieniły się w twarde czy, ży, szy. Po tej ich dawnej miękkości pozostała już tylko nazwa, bo w językoznawstwie mówimy, że to są głoski historycznie miękkie, albo czasem mówimy stwardniałe, no bo niegdyś były miękkie, a dzisiaj stały się twarde. I w rezultacie pierwszej palatalizacji prasłowiańskiej wytworzyły się znane współcześnie oboczności. K do czy, jak chociażby w parze wyrazowej ręka, ale rączka, g do ży, jak chociażby w formach noga, ale nóżka, czy ch do szy, jak w słowach pacha i paszka. Proszę Państwa, tuż po zakończeniu pierwszej palatalizacji, mniej więcej między V a VI wiekiem, doszło do ważnego procesu zwanego monoftongizacją dyftongów. Nazwa nieco przerażająca, ale w gruncie rzeczy w swoim mechanizmie zjawisko było bardzo proste. Polegało na tym, że dwa dyftongi, czyli dwie dwugłoski, zsynchronizowały się pod względem fonetycznym i przekształciły się w pojedynczą głoskę. Odpowiednio z dyftongu aj rozwinęło się jać, a z dyftongu oj mogło rozwinąć się także jać, ale mogło też rozwinąć się i. Oznaczane są one taką cyferką 2, jać drugie i drugie. Tak nazywa się je na gruncie fonetyki historycznej, z tego powodu, że głoski te wzięły udział w kolejnej palatalizacji. Te nowo powstałe samogłoski jać i po raz kolejny zaatakowały spółgłoski tylnojęzykowe. Mianowicie, jeśli pozycji przed tymi dwiema nowo powstałymi samogłoskami wystąpiły głoski k, g, ch, to odpowiednio głoska k zamieniała się w głoskę ci, głoska g zamieniała się w głoskę dzi, a głoska ch zamieniała się w głoskę shi. I znowu, ponieważ powstały one w efekcie palatalizacji, to początkowo były miękkie, ale z czasem w języku polskim stwardniały, przekształcając się w znane nam dzisiaj dźwięki cy, dzy, szy. O ile pierwsza palatalizacja szczególnie zaznaczyła swoje działanie w zdrobnieniach i przymiotnikach zakończonych na ny, bo mówimy ręka, rączka, ręczny, noga, nóżka, nożny, brzuch, brzuszek, brzuszny, o tyle druga palatalizacja zadziałała przede wszystkim na styku tematu fleksyjnego i końcówki fleksyjnej, bo te jeszcze dwie głoski, jać oraz i, bardzo często pełniły funkcję końcówek fleksyjnych. Stąd właśnie biorą się dzisiejsze alternacje głoskowe k do cy, g do dzy i ch do szy. W tych formach, w których my dzisiaj mamy głoskę cy, dzy, szy, czyli formach miejscownika i celownika, jeśli idzie o rodzaj żeński, to jest
Ręka, przyglądamy się ręce, noga, przyglądamy się nodze, pacha, przyglądamy się pasze. W tych właśnie formach zadziałała druga palatalizacja spółgłosek tylnojęzykowych. Dlaczego? Dlatego, że ta końcówka dzisiejsza e wywodzi się z tej głoski oznaczanej jako jać drugie czy jać druga. Proszę Państwa, natomiast jeśli chodzi o te formy mianownikowe, ręka, noga, pacha, to jak Państwo widzą, po spółgłosce tylnojęzykowej tutaj występowała samogłoska a, która nie powodowała żadnej palatalizacji, w związku z tym nic nie zagrażało istnieniu głosek tylnojęzykowych. No, w językach południowo-słowiańskich, wschodniosłowiańskich ta palatalizacja druga była jeszcze silniejsza, bo zachowała spółgłoski tylnojęzykowe także wówczas, kiedy chroniła je spółgłoska wy. Stąd właśnie Polacy mówią kwiat, ale Rosjanie używają formy cwiet czy cwietok. My mówimy gwiazda, a wschodni Słowianie zwiezda. No, jeśli idzie o to ostatnie przeobrażenie, to tutaj znam jeden, jedyny przykład z języka starocerkiewno-słowiańskiego, gdzie też możemy śledzić przejawy działania w drugiej palatalizacji w obrębie tych grup głoskowych. I kilka słów na temat takiej typowo polskiej palatalizacji, bo to wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, to procesy, które zachodziły w dobie prasłowiańskiej, pozostawiły ślady różne w różnych grupach języków słowiańskich, ponieważ już wtedy zaczęły się wykształcać pewne grupy, odłamy dialektalne prasłowiańszczyzny. Natomiast chcemy jeszcze powiedzieć o takiej palatalizacji, która zaszła na gruncie języka polskiego i spowodowała powstanie spółgłosek typowo polskich, takich jak tutaj to widzimy, sizi, cidzi. Ten proces bywa nazywany intensyfikacją palatalizacji, no bo owe głoski najintensywniej się zmiękczyły, tak? Tak byśmy to mogli sobie obrazowo powiedzieć, bo do dzisiaj zostały miękkie. Tamte inne miękczyły się, ale potem twardniały. Stwardniały i dziś nazywamy je tylko historycznie miękkimi lub stwardniałymi właśnie. Natomiast te tak bardzo silnie się zmiękczyły, że do dziś pozostały miękkie. Nazywamy jednak też ten proces fonologizacją miękkości, bo kiedy powstały te głoski, to one stały się takim szeregiem, który podstawiany w różne miejsca wyrazów, gdzie jest s lub szy, czyli taki szereg bardzo podobny, tak, bliski temu szeregowi, tak, to tylko lekkie przesunięcia języka coraz dalej, bo to są głoski zębowe, to są głoski dziąsłowe i to są głoski palatalne, czyli środkowojęzykowe, tak, język coraz bardziej się uwypukla do tyłu i uwypuklił się środek języka do palatum, czyli podniebienia twardego, stąd taki szereg powstał, on powoduje, podstawiany w te miejsca, powoduje różnice dystynktywne, czyli różnicuje znaczenia wyrazów. Tak, jeżeli szy wstawimy w takie miejsce, jak tutaj jest szy, to mamy prosię, proszę, dwa różne wyrazy. Przytaczam zawsze anegdotę pani Liliany Madelskiej, która mówi, że to jest przykład, w którym bardzo widać, jak użycie niewłaściwej głoski reprezentującej niewłaściwy fonem może spowodować bardzo poważny kłopot komunikacyjny, bo wyobraźmy sobie dwóch panów stojących i czekających na windę, winda przyjeżdża, jeden chcąc być bardzo uprzejmy, otwiera temu drugiemu drzwi i mówi do niego prosię, bo nie umie inaczej wymówić tego wyrazu i dostaje fangę, tak, od tego drugiego czekającego, bo poczuł się tamten obrażony, że ktoś go wyzywa od prosiąt. Więc faktycznie jest to reprezentant
osobnego fonemu. Tu też mamy czapki, tak? Ten piesek jest w czapki i czapki, które tutaj leżą, a tutaj te wszystkie trzy szeregi pokazane: kasa, Kasia, Kasza. Moi studenci w Kanadzie, których kiedyś uczyłam dość długo jako początkujący studenci, umawiali się na randkę z Kaszą, a jedli na obiad Kasię, a tego się oczywiście nie da zrobić, więc trzeba wiedzieć, że się trzeba tej opozycji nauczyć. Opozycja fonologiczna, ponieważ powoduje zmianę znaczenia wyrazów, a te trzy głoski różnią się tylko miejscem artykulacji. Wszystkie są bezdźwięczne, wszystkie są szczelinowe i różnią się tylko miejscem artykulacji, i powstanie tych środkowo-językowych spowodowało powstanie nowego szeregu fonologicznego. Jak one powstały? Otóż około XIII wieku wcześniej zmiękczone przez samogłoski przednie, bo już widzieli Państwo na tych przykładach, które Marcin pokazywał, że samogłoski przednie w językach słowiańskich mają silne tendencje miękczące poprzedzającą spółgłoskę, ale zmiękczyły te spółgłoski zębowe, zmiękczyły je tylko troszeczkę, tak, że powstało C, Z, T, D. Potem jednak, i tak zresztą do dzisiaj zostało w języku rosyjskim na przykład, tak, sie. Natomiast w języku polskim to palatalizowanie, czyli to przesuwanie języka do palatum, nastąpiło o wiele silniej, i w związku z tym wykształciły się takie głoski jak si, zi, ci, dzi. Czyli bardzo często tam, gdzie przed samogłoską tylną jest s, kasa, przed samogłoską przednią, czyli przed końcówką e, ona, ta głoska wymienia się na si, czyli o kasie. Wóz, tak, ale o wozie. Tata, ale o tacie. Dziad, ale o dziadzie. Przykład tutaj rekonstrukcji prasłowiańskich, prawda, żeby zobaczyć, z jakich wyrazów pochodziły te spółgłoski środkowojęzykowe, tak, rekonstrukcje różnych tych dzisiejszych środkowojęzykowych, palatalnych, miękkich. Wiele z nich w tej postaci lekko zmiękczonych pozostało na przykład w innych językach słowiańskich i we wschodniosłowiańskich, gdzie tutaj na przykład zamiast polskiego dziada jest dziet maroz z zmiękczonym di, więc widać, że z tych głosek te nasze środkowojęzykowe powstawały. I jeszcze jedna oboczność pochodząca właśnie z takich procesów palatalizacyjnych. Tak, proszę Państwa, czasem się zastanawiamy nad tym, dlaczego mówimy morze, ale przymiotnik brzmi morski. Czemu w języku polskim jest góra, choć przymiotnik to górzysty? Jak to jest, że w języku polskim głoska ry alternuje z rz? Skąd się to RZ wzięło w języku polskim? Otóż ta dzisiejsza wymiana głoskowa ry na ży pisane jako RZ w gruncie rzeczy sugeruje nam, skąd właśnie ta głoska ży zapisywana dwuznakiem RZ się wywodzi. Otóż w języku prasłowiańskim, otóż bierze ona się z głoska ży pisana jako rz, wywodzi się z głoski ry, która w języku prasłowiańskim mogła być na dwa różne sposoby palatalizowane. Albo palatalizowała ją spółgłoska ji, była to bardzo silna palatalizacja nazywana jotacyzacją, ponieważ właśnie działała jota, w efekcie czego od razu powstawała całkowicie mięciutka głoska ri, albo też takie ry mogło podlegać nieco słabszej palatalizacji przez samogłoskę szeregu przedniego, w efekcie czego powstał najpierw taki wariant półmiękki, który później w efekcie intensyfikacji palatalności, o której pani profesor mówiła, zamieniło się w całkowicie miękkie ri. Czyli jak państwo widzą,
efekt obu tych palatalizacji był jednakowy. I w jednej, i w drugiej powstała miękka głoska ri, chociaż przy tym drugim sposobie działania nie od razu, bo było jeszcze takie ogniwo pośrednie. W języku polskim taka całkowicie miękka głoska ri istniała do wieku XIII, ale w XIII wieku, kiedy właśnie doszło do fonologizacji miękkości, zaczęło też dziać się coś z naszą głoską ri. Proszę sobie wyobrazić, że ta miękkość głoski ri wykluła się w postaci odrębnego elementu, najbardziej miękkiej ze wszystkich polskich spółgłosek, mianowicie spółgłoski j. Na kolejnym etapie ta głoska j uległa, mówiąc fachowo, spirantyzacji albo uszczelinowieniu, to znaczy przekształciła się w głoskę szczelinową, dziąsłową ż. Początkowo słabo słyszalną, nadal dominowała matka, rodzicielka, czyli drżące r, a to dziecięcie było słabo początkowo dostrzegalne, słyszalne, to było takie r. Ale nasze dziecię rośnie w siłę, dochodzi do momentu, kiedy oba te elementy, drżący i szumiący, są jednakowo słyszalne. Ostatecznie matka, jak to i w życiu bywa, nieco słabnie wraz z wiekiem. Dziecko jest w pełni sił, matka ostatecznie obumiera, pozostaje tylko dziecko, czyli głoska szczelinowa, jak Państwo widzą, jeszcze miękka, ale przecież ludzie też się zmieniają, to i głoski się zmieniają. Ta głoska czasem pod wpływem różnych doznań twardnieje i powstaje głoska ży. Ponieważ to ży, proszę Państwa, wywodzi się z dawnego ri miękkiego i przeszło właśnie tę fazę pośrednią, takiego ry frykatywnego, takiego rży, to my przez tradycję zapisujemy to ży właśnie używając tego dwuznaku RZ. Piękną tradycję, pamiętajmy. I jednocześnie rzecz ciekawa, że to nie tylko wyprawa w głąb dziejów języka polskiego, ale rozwój, ewolucja głoski ry aż do głoski ży pokazuje nam różnice pomiędzy poszczególnymi grupami języków słowiańskich. Na tym etapie zachowały się języki wschodniosłowiańskie, na przykład ukraiński, rosyjski. Ten etap jest typowy dla języka czeskiego, w którym występuje właśnie tak zwane R frykatywne, hrzip. Natomiast to, co tutaj mamy, jest charakterystyczne dla etnolektu śląskiego. My na Śląsku mówimy żyć, łobrzida, żigać, przyszął, przyjechał, przydeptał, a w polszczyźnie ogólnej występuje ży, pisane właśnie jako RZ, stąd mówimy grzyb, piszemy przez, używając dwuznaku RZ. Tak wygląda zwizualizowany ten proces, który słownie Państwu nakreśliłem. I proszę Państwa, skąd w związku z tym ta oboczność RZ do ry? Spójrzmy na przykład słowo morze. Pochodzi od prasłowiańskiego morie. Widzimy, że głoska ry styka się z jotą, która zaatakowała głoskę ry. Doszło do jotacyzacji. Od razu wykształciła się miękka głoska ri, która poprzez te fazy pośrednie doprowadziła do powstania głoski ży, co my zapisujemy jako przez RZ, czyli dzisiejsza forma pisowniana morze. Natomiast spójrzmy na przymiotnik morski. Taki przymiotnik tworzony był od podstawy morze za pomocą takiego sufiksu słowotwórczego iskyi, zaczynającego się od jeru miękkiego. Ponieważ jer był miękki, no to miękczył poprzedzającą spółgłoskę, wykształciło się zmiękczone ri, jer zanikł i tutaj uaktywniła się głoska sy, która, tak jak już to pani profesor powiedziała, miała takie właściwości
pochłaniające miękkość, działała jak gąbka, wsysnęła miękkość od zmiękczonego RI i w ten sposób zastopowała ten proces rozwoju RI miękkiego. Nastąpiła tutaj wczesna interwencja ze strony głoskisy, w efekcie czego no, nie było warunków do tego, by nastąpił dalszy rozwój tej głoski i ona od tego momentu trwa do dzisiaj jako ry. Stąd właśnie mówimy morze, ale przymiotnik brzmi morski. Podobnie zresztą byłoby, gdyby to było słowa góra i górzysty. Znowu proszę spojrzeć, słowo góra prasłowiańskie wyglądało tak, to była gora, ry otoczone dwiema samogłoskami tylnymi, żadna nie miała właściwości palatalizujących, w związku z tym to ry od czasów prasłowiańskich trwa do dzisiaj. Natomiast jeśli był przymiotnik górzysty, to już to tworzony był za pomocą takiego sufiksu istyi, i jest samogłoską szeregu przedniego, palatalizuje nam tę głoskę ri, w efekcie czego dochodzi do jego stopniowego rozwoju, aż wykształca się głoska ży pisana jako rz. No, mam nadzieję, że to uświadomiło Państwu, że w pisowni polskiej musimy utrzymać oba te znaki, z kropką i rz, dla oznaczenia głoski ży. Mimo że ta głoska tak samo wybrzmiewa, to jednak pochodzenie jej bywa różne. Głoska ży pisana jako z kropką jest dziedzictwem prasłowiańskim. Przeto spotykamy ją w różnych językach słowiańskich. Natomiast głoska ży pisana jako rz jest specyfiką polską, dlatego że wywodzi się od dawnej głoski ry, późniejszego ri z kolejnymi etapami rozwojowymi. Drodzy Państwo, bardzo nam miło, że mogliśmy z Państwem spędzić to piątkowe, przedweekendowe popołudnie. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo kilku nowych rzeczy. Nie podaliśmy żadnych reguł, bo nie da się ich podać, które pokazywałyby, kiedy faktycznie, ewidentnie, koniecznie muszą nastąpić oboczności, a kiedy nie. Chcieliśmy Państwu pokazać te procesy, które powodują, że jest tak, a nie inaczej dzisiaj, między innymi po to, żeby Państwo czasami, jeżeli jesteście obcokrajowcami uczącymi się języka polskiego, ale też żeby Wasi uczniowie, jeżeli jesteście nauczycielami języka polskiego, aby łatwiej mogli te oboczności zaakceptować, aby po prostu uwierzyli, że czasami po prostu język jako twór żywy, bo jest tworem żywym, wymyka się regułkom, nie da się narzucić mu pewnych ustaleń. Ty języku rozwijaj się tak, a nie inaczej. Natomiast mam też nadzieję, że się Państwo przekonali, że oboczności polskie, chociaż są trudne, chociaż jest ich dużo, to są bardzo ciekawe i pokazują różne interesujące rzeczy w języku polskim, więc że będą Państwo je, tak jak mówię, łatwiej akceptować.